feel like a ride in the city with you here showing me the way to go. It feels like home. Kochani, w tle ugotowani, a ja jeszcze szybciutko, bo zaraz wybywamy z samego rana, ciepła herbatka i lecimy. Chciałabym wam pokazać tylko książeczkę, która jest naprawdę świetna, a też często prosicie, żebym polecała coś dla maluchów, także my ją kupiliśmy w Biedronce, no i na ten moment ta książeczka z naklejkami to jest ulubiona Leosia, bardzo fajna, także polecam wam serdecznie, moi drodzy. No i co, życzę wam pięknego, przyjemnego dnia, my powoli się zbieramy, kończę herbatkę, Leo kończy swoje płatki z mlekiem, no i uciekamy. Tak rozpoczynamy dzień. Jeszcze, kochani, korzystając z okazji, bo było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań o ostatnie moje usta, o ostatni kolor na moich ustach. Jestem zakochana w tej pomadce z Bourjois Rouge Velvet. Jest fenomenalna i dzisiaj też będę chciała wam o niej powiedzieć w filmiku na Boogie Silver, także zabieram pomadkę ze sobą, bo będę nagrywała dzisiaj nie w domu, a w innym miejscu. Także słuchajcie, przepiękny kolor, idealna, utrzymuje się na ustach bardzo, bardzo długo, no i naprawdę to będzie chyba mój kolor ostatnich miesięcy. Zaraz wam ją otworzę i pokażę kolorek. Ok, prezentuje się tak i słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor, to kolor jest świetny, rewelacyjnie wygląda na ustach, także zdecydowanie ulubieniec, zdecydowanie numer jeden, szminka, która skradła moje serducho bardzo, bardzo szybko. Dobra, kochani, ja jeszcze przed wyjściem, póki mam sekundkę, szybko wypełnię to, co mam wypełnić w kalendarzu, ponieważ szykuje mi się jeszcze dużo takich fajnych spotkań. Będę jechała do salonu Lilu, będę jechała do pięknego sklepu z rzeczami dla maluszków w Białymstoku, także też na pewno was zabiorę ze sobą. No i czas jeszcze szybciutko sobie wszystko tutaj zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, także zauważyłam, że coraz lepiej mi idzie to planowanie. Ten planer, ten jakby mój notes jest na 2018 rok od Madamy, już niedługo przyjdzie do mnie nowy planer na 2019, także słuchajcie, nic nie robić, tylko po prostu zapisywać i organizować się, a to naprawdę dużo, dużo pomaga. Hej kochani, jestem w Białymstoku u rodziców i słuchajcie, właśnie z mamą mamy plan nagrać dla was filmik, ale oczywiście jak to z moim szczęściem, pogoda dzisiaj absolutnie nie dopisuje, ale śmieję się, że ostatnio też jak z mamą nagrywałyśmy, to tak samo było z pogodą, cały czas na przekór, także szukamy dobrego miejsca, ładnego światła i zabieramy się za chwilkę za nagrywanie dla was filmiku. Wspominałam wam o moich perfumach ostatnio, tych ulubionych, tych inspiracjach. Obiecałam taki filmik, dużo z was czeka na tego typu filmik, także będzie dużo dzisiaj o tanich, niezawodnych i super perfumach. Myślę, że na każdą kieszeń. Właśnie tak rozkminiam, że może by zapalić kominek, żeby był nastrój, albo żeby zapalić, wiecie, światło. Może troszeczkę ten pokój tutaj się rozjaśni. Dobra, sprawdzam jeszcze ustawienie światła tu, ale chyba nie. Chyba zdecydowanie będziemy musiały siąść przy samym oknie. Plan jest też taki, że to będzie chyba dwudniowy vlog, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Też słuchajcie, do Kasi się wybieram na paznokcie. I 2,5 tygodnia, prawie 3 tygodnie i muszę wam powiedzieć, że paznokcie wyglądają, zobaczcie, idealnie. Jest tylko mały odrost, ale nic im się nie dzieje, także hybrydy. Zaraz 3 tygodnie, 2,5 tygodnia, rewelacja. Okej, kochani, tak jak wam mówiłam, jestem już u Kasi. Kasia właśnie robi mi pyszną herbatę. No i co? I zmieniamy kolor. Jeszcze nie wiem, myślałam o czymś ciemnym, jesiennym, ale to wiecie, jak to ze mną jest. Na pewno wszystko wyjdzie w praniu, więc jak skończymy, to na pewno wam pokażę. Jestem już po paznokciach, kochani. Zobaczcie, jakie piękne. Nie wiem, czy zobaczycie.
To jest kocie oko w odcieniu, może tak, w odcieniu czarnego koloru i złota. Pięknie wygląda. Może wrzucę Wam jakieś zdjęcie jeszcze na Instagram, zobaczę. Nie wiem, co się dzieje, ale tak strasznie mnie dzisiaj boli głowa, że nie macie pojęcia. Masakra, w ogóle w nocy słabo spałam. Jak byłam teraz u Kasi na paznokciach, to mówi, że już trzecia osoba dzisiaj mówi o tym, że nie spało w nocy. Także strasznie mnie boli głowa. Czasem to jest taki silny ból, że zastanawiam się, co to jest. I teraz nie biorę żadnych tabletek w ciąży. Ale jak miałam ten ból, bo kiedyś dość często go miałam, to zawsze brałam dwie tabletki jakieś przeciwbólowe i momentalnie przechodziło. Natomiast jeżeli nie wezmę tabletki, no to niestety utrzymuje się ten ból. Wow, z dwa dni na pewno, także trochę się pomęczę. Słuchajcie, czekam na Krzyśka i na Losia, oczywiście standardowo godzina 16, ciemna noc za oknami. I jedziemy do Lidla na takie mini zakupy. Muszę kupić kilka rzeczy, coś na obiady. Warzywa i owoce kupiłam w sklepie warzywniczym, jak wracałam od Kasi. Spotkałam się tam z mamą i zrobiłyśmy zakupy. Kupiłam owocki, warzywa, kiszonki, także super. Muszę jeszcze tylko coś dokupić. Właśnie w Lidlu jakieś pieczywo, coś na obiad i nie wiem, czy nagram Wam haul z Lidla, bo ten haul z Biedronki bardzo się Wam spodobał. Zauważyłam, że są fajne wyświetlenie, jest bardzo dużo komentarzy, także jak Leo pójdzie spać, zostawię sobie te zakupy gdzieś na wierzchu, albo jak chłopacy pójdą się kąpać, zobaczymy i wtedy szybciutko nagram Wam na kanał główny haul zakupowy z Lidla. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to wszyscy bardzo chcieliście przepis na te ciasteczka mamy. Odsyłam Was do filmiku, linka zostawiam Wam na dole, albo gdzieś tutaj spróbuję wrzucić. Przepis na ciasteczka mamy jest w moim filmie o perfumach, o ulubieńcach, w tym filmie, który nagrałyśmy wspólnie z mamą na kanale Boogie Silver. Tam pod filmikiem jest cały przepis na te przepyszne ciasteczka, także koniecznie tam zaglądajcie. A! Jeszcze jedno. Słuchajcie, korzystając z tego, że czekam jeszcze na Krzyśka i na Losia, powiem Wam, moi drodzy, że umówiłam się na włosy do Sebastiana. Idę, słuchajcie, za dwa dni. Także zabieram Was oczywiście ze sobą. Mam nadzieję, że efekt będzie wow, piorunujący. Jak wysłałam Sebastianowi zdjęcia ciemnego brązu, to mówi, aż tak chcesz zaszaleć? Ja stwierdziłam, że chcę zaszaleć. Sebastian powiedział, że może zrobimy jakieś blond refleksy, zobaczymy. Nie będzie to ombre, no bo tak jak mi pisałyście, już wyszło z mody, też tak ostatnio coś mi się wydawało, że już po ombre, że to nie czas na ombre. Także zobaczymy, Sebastian coś wymyśli, ale ja coraz bardziej mnie kusi, myślę, że będzie fajnie wyglądał ciemny brąz, zimny u mnie, cały, po całości. Także zabiorę Was ze sobą oczywiście do Sebastiana, pokażę Wam, jak to wszystko wyszło. No i co? I to tyle. Czekam na chłopaków, jedziemy do Lidla. Wieczorową porą, zobaczcie, gdzie mąż mnie zabrał. To znaczy zadzwoniliśmy tylko i przyjechaliśmy odebrać. Mam sushi, mam swoją ulubioną pikantno-kokosowo-krewetkową zupę. Także jadę do domu pałaszować. Tak, czy mój mąż spełnia zachcianki kobiety w ciąży? Oczywiście. Oczywiście, także dzisiaj sushi. Ja nagrywam. Ciebie nagrywać? Tak. To nagramy Leosia w domu, bo Leo dzisiaj w przedszkolu dostał piękną koronę. To jak zajedziemy, to Wam pokażę. Cześć! Do mamy. Dobra, jesteśmy pod Lidlem. Na chodnik idź, mama. Dobra, szybko, uciekamy, żeby nas nikt nie potrącił. Kochani, wróciliśmy do domu. Patrzcie, taką koronę dzisiaj Leoś robił z dziećmi w przedszkolu i na mnie niestety jest za mała. A on do mnie cały czas mówi, mamo, załóż koronę. Także korona Leosiowa prezentuje się, tak? Dobra, słuchajcie, Leo i Krzysiek poszli już się kąpać, bo już jakiś czas temu wróciliśmy, a ja stwierdziłam, jako że zakupy w Lidlu zrobiliśmy, no to nagram Wam ten food haul. Haul zakupowy, jedzeniowy z Lidla, także co? Zmieniam bluzkę
i lecę z tematem. Okej, skończyłam właśnie nagrywać i zaraz wam pokażę pobojowisko i to wszystko trzeba szybko teraz poukładać, wstawić do lodówki, także mam trochę jeszcze pracy na wieczór. Ej, proszę bardzo, a tak to wszystko wygląda. Taki backstage. Wy widzicie, że jest ładnie, a dokładnie wygląda to tak. Dobra, zabieram się za rozpakowywanie, nie, rozkładanie, przepraszam, tego wszystkiego do lodówki i do szafek.